Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryt Zdrowia, Uroda i Fitoterapia. Zastanawiałam się, czy nagrywać jakiś filmik w tych czasach, bo czasy są naprawdę straszne i ciężkie, dla mnie szczególnie, bo na mojej Ukrainie idzie wojna. I tam mieszka moja rodzina. I w takich rejonach, gdzie sytuacja jest niesamowicie ciężka, ja też bardzo dziękuję Państwu za to ogromne wsparcie, bo i piszecie, i dzwonicie, i mówicie, że możecie pomóc, ewentualnie, jeżeli tylko jakieś pomocy potrzebuję, Bardzo Wam za to dziękuję. Natomiast też od Was powstaje bardzo dużo pytań, i na jedno z nich chcę dzisiaj odpowiedzieć, dlatego postanowiłam, że jednak nagram ten krótki filmik. Mam nadzieję, że odpowiem na to pytanie, które nurtuje Was, związane z wojną na Ukrainie i przede wszystkim z poziomem promieniowania. W rejonie Czernobyla? Czy coś grozi Polsce? Czy coś tu w tej sytuacji trzeba zrobić? Dowiedziałam się od Państwa właśnie, że pojawiło się dużo artykułów w internecie. Ja chcę Wam powiedzieć, jakie jest moje stanowisko. To jest tylko moje prywatne zdanie, ale może komuś potwierdzi to, co też Państwo myślicie na ten temat, a komuś coś wyjaśni. Jeden z pierwszych artykułów, który trafił mi się w internecie, który brzmi w ten sposób, że Polacy niepotrzebnie wykupują płyn Lugola. I czy rzeczywiście ten płyn Lugola kupować, czy nie kupować, z takim pytaniem do mnie się zwracacie. Dodatkowo, zobaczcie takie artykuły, które też zobaczyłam, że ludzie zaczynają stosować płyn Lugola i mogą sobie zaszkodzić. I na to pytanie też chcę Wam odpowiedzieć pić czy nie pić. Natomiast najpierw wielu osobom prawdopodobnie trzeba byłoby wyjaśnić, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Bo w obecnej sytuacji, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy z nieba leci ogromna ilość rakiet na teren ukraiński, kiedy strzelają po domach mieszkalnych, po szkołach, przedszkolach, szpitalach, nie wiadomo gdzie taka rakieta Trafi. I obecnie na terytorium czernobylskiej stacji atomowej znajdują się rosyjskie wojska. I tam było Zauważone, że podniesiony został poziom promieniowania, przekroczony poziom promieniowania w powietrzu. Nikt nie umie na obecną chwilę odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, ze względu na to, że tam stoją Rosjanie teraz. Możliwe, że gdzieś mm, trafiła jakaś rakieta, jakaś bomba. Możliwe, że chodzi tylko o to, że w powietrzu unosi się pył, bo o, weszły tam ciągi i ten pył radioaktywny mógł się unieść w powietrzu i rzeczywiście. Podnieść ten poziom w tym lokalnie miejscu, co nie zagraża ani Polsce, ani innym krajom na obecną chwilę. Natomiast no, nie chcę siać paniki, ale uważam, że trzeba być do pewnych rzeczy przygotowanych i trzeba być świadomym. Nie chodzi tylko o stację atomową w Czernobylu. Chodzi ogólnie o to, co się dzieje na Ukrainie. I cała sytuacja, która jest obecnie, która może zaistnieć i której niestety nie jesteśmy w stanie też przewidzieć. A wiadomo, że kiedy jeszcze w 86 roku była Awaria na elektrowni atomowej to było ogromne skażenie środowiska. I wtedy pamiętacie, może ktoś z Państwa pamięta, może ktoś tylko czytał o tym, że w wyniku tego pożaru reaktora doszło do skażenia i taka chmura radioaktywna, ona też poszła tu w stronę Polski. I wtedy w Polsce ludzie zażywali Lugol, płyn Lugola. Szczególnie był taki nacisk, żeby spożywały ten płyn, roztwór z Lugola dzieci, żeby nie było nowotworów w tarczycy, bo lugol rzeczywiście płyn lugola, bo jod chodzi o jod, płyn lugola bardzo mocno chroni naszą tarczycę przed takim niebezpieczeństwem jak pochłonięcie jodu radioaktywnego. Tarczyca potrzebuje jod, żeby produkować hormony, a Pozyskuje go z pokarmów, które jej dostarczamy, z wody, jak również z powietrza. I kiedy w powietrzu znajduje się radioaktywny jod, to tarczyca będzie go chłonąć. A to znaczy, że mogą powstawać różnego rodzaju zmiany, mutacje, zmiany nowotworowe w tarczycy. I płyn Lugola był podawany m.in. w Polsce jako właśnie roztwór wodny. Jodu i jodku potasu, żeby można tak było powiedzieć, nasycić jodem tarczycy. Jak tarczycę już można powiedzieć tak, no. Zapchana tym jodem, to ona nie będzie już nic dodatkowo pobierać, już nie ma na to miejsca, ona nie będzie pobierała jodu radioaktywnego. To jest taki sposób zabezpieczenia. Teraz możemy w tych artykułach wszystkich przeczytać, że to było niepotrzebne w tamtych czasach. Dlaczego tak naukowcy twierdzą? Nie dlatego, że roztwór lugola nie działa. Nie dlatego, że jod nie jest potrzebny. Nie dlatego, że to będzie nieskutecznie. Tylko teraz twierdzą naukowcy, że skażenie powietrza na terenie Polski nie było na tyle wysokie, że taka potrzeba była. Tylko, że nikt nie wiedział jak to będzie i taki sposób zabezpieczenia był zastosowany. Moim zdaniem bardzo dobrze, że był zastosowany. Teraz mówi się że niestety to mogło poskutkować, że tak dużo ludzi w obecnych czasach ma chorobę Hashimoto. A ja myślę, że to zupełnie nie z tym jest związane, a w ogóle z, tym, z, z tą całą sytuacją, z całą ekologią, którą jest wokół nas, za te ostatnie lata, sami z Państwem wiemy, na ile zanieczyszczone jest środowisko. To jest raz. Po drugie, jak dużo różnego rodzaju promieniowania jest wokół nas, jak wiele urządzeń różnych w domach u nas się pojawiło, to wszystko na nas ma ogromny wpływ, a dodatkowo stres a dodatkowo jakość tego pożywienia także to wszystko wpływa na to, że tak wiele ludzi obecnie ma problemy z Hashimoto, a nie to, że kiedyś jednorazowo była podawana ta dawka płynu Lugola, żeby chronić nasze życie, chronić tarczycę, chronić dzieci. Natomiast co w tej sytuacji obecnie trzeba zrobić? Czy obecnie jest to niebezpieczeństwo skażenia radioaktywnego? Na obecną chwilę, jeżeli chodzi o Czarnobyl, i to, co było odnotowane, no to na pewno nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje teraz w Polsce, w powietrzu nie ma tego promieniowania. Ale czy tak będzie zawsze? Bo przecież nie chodzi tylko o Czernobyl, tak jak powiedziałam, na Ukrainie jest cztery stacje atomowe, a jest wojna. I Rosjanie strzelają, nie patrząc. Te rakiety po prostu lecą wszędzie jaka jest gwarancja, że takiego wskażenia nie będzie. Znowu taki, tak jak mówię do Państwa, nie chcę siać paniki. Panika nam do niczego nie jest potrzebna. E, o panice też chcę z Wami porozmawiać, ale to innym razem. Natomiast zobaczcie, jeżeli my patrzymy przez okno, widzimy chmury, chcemy wyjść na zewnątrz, a podejrzewamy, że no może będzie padało. My nie wiemy, czy będzie, a jednak bierzemy ze sobą parasol. Tak samo tu. My nie wiemy, co się stanie i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale dlaczego nie zabezpieczyć się? Tylko właśnie odpowiedź, co to znaczy zabezpieczyć się. Jak my możemy o siebie zadbać? Bo co trzeba o płynie Lugola wiedzieć? Ja uważam, że trzeba go kupić i trzeba go mieć. Jak ten parasol na wypadek deszczu. Natomiast wcale to nie znaczy, że trzeba od razu teraz zacząć pić płyn Lugola, bo on się nie stosuje jako profilaktyka. Kiedyś się stosował jako profilaktyka chorób tarczycy, no bo nie było suplementów dobrych. W obecnej chwili są dobre suplementy, które zawierają jod. I jeżeli ktoś potrzebuje uzupełnić ilość jodu w naszej diecie, to można po prostu suplementować je. Dlaczego mówię o takiej suplementacji? Owszem, można też stosować różne pożywienia, bo najlepiej z pożywieniem jod dostarczać, ale Okay. <laughs> Jeżeli tego jodu w naszym pożywieniu jest zbyt mało, szczególnie w rejonach no, gdzie jesteśmy daleko od morza i od takich jakościowych produktów e, morza, to e, no, najlepiej suplementację stosować. W suplementacji my mamy określoną dawkę, bo zwykle wszystkie ekstrakty, jakieś minerały, one są standaryzowane. Wiemy ile tego spożywamy. W pyllu gola no, to jest utrudnione, ile tych kropelek wziąć, jakiego rozmiaru ta kropelka? I tak dalej. Natomiast kiedyś, właśnie w czasach, kiedy była awaria. Na Czernobylu, no to o tych tabletek, na przykład na Ukrainie, o suplementacji jodem, wtedy w ogóle nikt nie mówił. No jedynie, gdzie można było znaleźć jod, no to jak jedziesz nad morze, to możesz poddychać tym powietrzem albo jodowa na sól. Natomiast Lugol i jod, ogólnie taki roztwór spirytusowy, no to były dostępne w aptekach i to był jedyny ratunek dla tarczycy, żeby w tamtych czasach to zastosować. To, co powinniśmy wiedzieć, że profilaktycznie nie bierzemy te duże dawki, Lugola tego roztworu, tego płynu, ze względu na to, że on nas zabezpieczy tylko na 24 godziny. Po 24 godzinach no, już trzeba będzie brać kolejną dawkę, a my nie możemy brać tak duże dawki, bo takie duże dawki chroniące przed promieniowaniem to są dawki jednorazowe, które w przypadku właśnie szkodliwego promieniowania się stosują. Zwykle to jest dawka 250 mg. I taką dawkę może nam przypisać tylko lekarz, dlatego są specjalne tabletki, z jodem, ale one są na receptę. Jest sytuacje, kiedy, nie daj Panie Boże, coś się stanie i ten poziom promieniowania jest podwyższony i ja mam taką nadzieję, że tak jak w 1986 roku Państwo poinformuje swoich obywateli, że jest zagrożenie, no teraz myślę, że w czasie internetu to bardzo szybko o takich rzeczach się dowiadujemy i wtedy warto być przygotowanym. Warto po prostu mieć w domu ten parasol, tak? Mieć w domu ten płyn Lugola, żeby w razie potrzeby można było go zastosować. A nie teraz profilaktycznie. Teraz żadnego płynu profilaktycznie w dużych dawkach nie bierzemy, bo też pamiętajmy, że no jod też można przedawkować, a to jest bardzo niebezpieczne. To, co też warto wiedzieć, jeżeli chodzi o płyn Lugola, że w takiej sytuacji, kiedy jest podwyższone promieniowanie, to on chroni tylko tarczycę. Od tych zmian, od tej mutacji, od y, jakiejś powstawania nowych w, w tarczycy. Natomiast on nie chroni ogólnie, na przykład od choroby popromiennej albo od jakichś zmian, które mogą występować w innych tkankach. Jeżeli chodzi ogólnie o ochronę od promieniowania, to o, trzeba się chronić, bo występują różnego rodzaju mutacje w naszych komórkach i sami wiemy, że no, promieniowanie jest bardzo straszne, jeżeli mamy patrzeć na historię, co się działo po Czernobylu, ile ludzi zmarło w strasznych mękach, to Warto wiedzieć, co może nam pomóc. Są owszem zioła, które częściowo wyprowadzają promieniowania i różne szkodliwe substancje z naszego ciała, z naszego organizmu. I jeżeli już chcemy mówić o profilaktyce, to to, co my już teraz możemy zrobić, bo człowiek. Aby uniknąć takiej paniki wewnętrznej, w ogóle żeby się nie, rozwi nie rozwijały u nas jakieś ataki paniczne, yy, nerwice, depresje, bo sytuacja naprawdę jest strasznie yy, ciężka i no, daje na psychikę bardzo mocno. Człowiek potrzebuje coś robić, czuć, że. No, dla siebie, dla swojej rodziny, stworzył jakieś, jakąś przestrzeń bezpieczną, zadbał o swoje zdrowie. Dlatego ja osobiście uważam, że powinniśmy profilaktycznie już teraz stosować zeolit. Niesamowity minerał, który w 1998 roku został uznany za jeden z najlepszych sposobów usunięcia radioaktywnego cezu i strontu z naszego organizmu. I ja nie chcę dzisiaj mówić na temat zeolitu, bo zupełnie w innym temacie Chcę odpowiedzieć po prostu na temat tego Lugola, ale wszystko o Zeolicie. Mam taki filmik na kanale. Link wam zamieszczę w opisie pod tym wideo. To jest dość długi film, chyba nawet godzinny, ale absolutnie wszystko o Zeolicie tam się dowiecie. Dlaczego polecam go, jak go trzeba stosować, w jakich sytuacjach. Także jeżeli Państwa ten temat interesuje, koniecznie tej, ten filmik. Obejrzyjcie. A ja jedyne, co chcę powiedzieć na zakończenie, że modlę się o pokój na ziemi, o pokój na Ukrainie, o jak najszybsze zakończenie tej wojny. I dla Państwa życzę dużo zdrowia, dużo spokoju i właśnie, żeby na naszym niebie było tylko fajne, piękne słoneczko. Idzie wiosna. I fajnie, żeby cieszyliśmy się tą wiosną, a nie płakaliśmy, patrząc, na co co się dzieje wokół nas? Spokoju dla Państwa, zdrowia, miłości i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.